Dzień dobry, czy dobry wieczór Państwu, jest 19:35, 25 czerwca 2020 roku. Otóż moi mili, już godziny, można powiedzieć, zaczynają dzielić nas od niezapomnianych prób zorganizowania wyborów na nowego prezydenta naszego kraju. No i ja w dalszym ciągu, jak mantrę, powtarzam bojkot wyborów. Wielu z Was prosi mnie o to, żebym wyjaśnił, dlaczego bojkot, co to bojkot i tak dalej, wszystko co z tym związane. Otóż mi się wydaje, że już wszystko w swoich filmikach ostatnich powiedziałem, co jest najistotniejsze, co dotyczy tego bojkotu. Bojkot, przede wszystkim słowo bojkot, i ma być słowem jednoczącym wszystkich antysystemowców, wszystkich, którym nie podoba się to, co obecnie dzieje się w naszym kraju, co ma miejsce, ta cała sytuacja. Ale no oczywiście w przestrzeni medialnej, internetowej mamy różnych filozofów, którzy mają swoje różne teorie, stawiają różne tezy, no i mówią, co mówią. Ale do tego przejdziemy. Na początek, żeby było w miarę po mojemu, trochę sobie porobiłem tam punkciki. Otóż trochę prywatny na samym początku. Jest gdzieś tam dwóch szpeców na moim kanale, co mnie ciągle kurczę poganiają. Kup kamerkę, a mikrofon, a to, a tamto. Moi mili, no teraz sobie podpiąłem pod smartfona mikrofon. Otóż kamerki mam nawet dwie, i to nie internetowe, tylko normalne kamery do kręcenia. Jedna starszego typu, a druga funkielnówka, jeszcze nie śmigana. Ale no problem jest w tym, że ja już jestem chłopak w słusznym wieku. No i to, co się u mnie przede wszystkim przejawia, no to lenistwo. Zresztą to miałem zawsze, nie? Dlatego ja się tam zbytnio nie rwałem, żeby się przepracować. Z prac fizycznych najbardziej mi pasowało liczenie pieniędzy. Te palce mam całkiem sprawne, dobrze wypracowane. Dłonie delikatne, o czym wiedzą koleżanki moi. Ręka też słuszna, kolegów kilku też poznało, ale moi mili, zrobię co mogę. Może się uda przełamać, to przełamie moje lenistwo. Ale póki co Was mogę tylko prosić, kupcie klęczniki, módlcie się o to, żeby Bóg ofiarował mi to, co jest najważniejsze, czyli chęć do działania w tej przestrzeni, bo już mnie to zaczyna wkurzać, to kręcenie. Bo ja jestem człowiek, który woli robić niż tylko gadać. Ale jak już mnie tak co niektórzy tutaj zachęcają, ponaglają, wręcz terroryzują, no to mówię czasem coś, co wydaje mi się, że może być korzystne. No tamten to nie jest mój kolega, ale mimo wszystko pozakłóca trochę, on tak ma. Kolejną rzeczą, jaką sobie odnotowałem, to jest tak. Chciałbym od Was, bo ja mam mało czasu. Jak wiecie, jestem człowiekiem pracującym, pomimo swojego lenistwa. No za coś trzeba jeść, żyć i tak dalej. Stąd też muszę troszeczkę czasem popracować. Ale jeżeli byście mieli chwilę czasu, ochotę i chcieli mi troszeczkę pomóc, to proszę Was, wpiszcie gdzieś pod filmikiem nazwę kanałów takich internetowych ludzi, którzy podobnie jak ja nawołują do bojkotu. Oczywiście poza panem Cichockim i poza Zawodowy Polak, czyli Krzyśkiem Chutkiem, czy Aretą. Te trzy osoby ja już znam i w tej przestrzeni akurat mamy ze sobą jakiś tam kontakt. Chciałbym poznać jeszcze jakieś inne kanały nawołujące do bojkotu. Nie tam, że bąknące coś tam tylko od sobie, ale nawołujące przede wszystkim do bojkotu wyborów. Gdybyście takie kanały gdzieś odnaleźli, proszę mi wpisać pod filmikiem. Ja będę starał się przyjrzeć temu, jak to wygląda, bo jest trochę sytuacji różnych niepokojących, gdzie zaczynają się aktywować różni zadaniowcy. Kolejną rzecz, na jaką bym chciał Państwu zwrócić uwagę, to proszę zwróćcie uwagę, ja już chyba kiedyś o tym wspominałem w jednym z swoich filmików, ilu jest byłych mundurowych, czy to funkcjonariuszy służb, czy to funkcjonariuszy policji, czy to funkcjonariuszy Wojska Polskiego, żandarmerii, bądź innych prowadzących kanały na YouTubie. Zwróćcie sobie uwagę, ilu ich jest i jakie kanały prowadzą, o jakim profilu.
Na pewno nie są to kanały kulinarne. A później przemyślcie to, zastanówcie się, wy tak dosyć niektórym się przyjrzyjcie tak bliżej, co sobą reprezentują, jak się wypowiadają, na jaki temat. I chciałbym, żebyście tą sugestię moją uwzględnili, bo będą się co niektórzy coraz bardziej uwiarygadniać w różny sposób, a później będą po wyborach próbowali nas wyciągnąć na ulicę do tłumnych manifestacji, a oni już tam sobie to zorganizują poprzez swoich zadaniowców, żeby doszło do zamieszek. Przed czym przestrzegam, odradzam i od razu uprzedzam, że czy to trybunały zakonspirowane, czy to ABN-y, czyli anonimowe, bezimienne i niezależne grupy, na pewno znajdą takich prowodyrów, takich podjudzaczy, takich przywódców zamieszek i niewątpliwie się z nimi rozliczą, bo my w Polsce nie chcemy sobie zafundować ani drugiej Francji, ani żadnych innych. Także jeżeli tacy zawodzaniowcy akurat podejmą się działań i będą przekonani o tym, że będą bezkarni, bo służby ich będą chroniły, oni mają tylko wykonać zadanie, to muszą żyć z przeświadczeniem, że kiedyś ktoś może zapukać do ich drzwi, gdy otworzą drzwi, za drzwiami stanie prawda, a jutro może nie nadejść. Nie będziemy się pieprzyć z kimś takim, kto będzie robił ferment w naszym kraju i niszczył mienie, na które Polacy ciężko pracowali bądź składali się ze swoich podatków. To tak pokrótce. Otóż co kolejnego? Podesłano mi też tutaj wypowiedź człowieka, który prowadzi też kanał na YouTubie MKTV, który się wypowiedział odnośnie bojkotu wyborów, no i tam mówi, że bojkot jest bezsensowny, bo skoro Radio Maryja ma tam w szczycie oglądalności od 8 do 11 milionów, no to nie ma szans, żeby ich przebić, żeby coś tam. No otóż, drogi kolego, nie wiem czy wiesz, ale tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek przebić, żeby po prostu kogokolwiek, jakby to się mówi, zastraszyć, żeby przewyższyć liczebnie. Tu nie chodzi o statystyki. Tu chodzi o to, że pod słowem bojkot kryje się nasze zjednoczenie. Jeżeli tego nie rozumiesz, to masz deficyt szarych komórek. Bo mi się wydaje, że przy twoim ilorazie inteligencji, bo często przysłuchuję się i składni, i temu, co mówisz, jest to bardzo logiczne, aczkolwiek czasem, jak każdy z nas, pierdolniesz coś jak potłuczony. I tutaj to, co ty mówisz, że to nie ma sensu i że temat można pozostawić głupszym od tych, którzy nawołują do bojkotu, to powiem ci tak, że tego tematu nawet tobie nie pozostawiłbym. Nawet tobie, a co dopiero głupszym. Więc mi się wydaje, że zrozumiałeś mój przekaz i przyjmij do wiadomości to, że bojkot wyborów to jest początkiem tego, co ma doprowadzić do pojednania. Mamy zbojkotować na początek wybory i bym był wdzięczny, żebyś też się do tego przyłączył, bo przecież sam się wypowiedziałeś, że nie ma sensu, w którejś tam minucie, nie wiem, około chyba 10, że oni i tak wygrają ci, którzy liczą głosy i nie ma sensu, bo oni się powybierają. I sam zapowiedziałeś, że nie pójdziesz głosować, więc jak to jest? Odradzasz bojkot, a sam nie idziesz głosować? Nie popieprzyło ci się coś? Tak? Nie ma dysonansu myślowego? Przemyśl to, chłopie. Bo chyba się trochę plączysz. Ja nie wiem, albo ktoś coś ci do herbaty dosypuje i myślisz częściej o tym, żeby zdążyć do kibla, niż powiedzieć coś sensownego. Bojkot wyborów, jeszcze raz wszystkim tłumaczę. To jest słowo, które ma nas zjednoczyć. Nie ma nas dzielić. Popatrzcie, ilu jest takich cwaniaków, którzy próbują podzielić i swoje jakieś opinie wykrzykują w internecie. Ci lechici, ci o Słowianach, ci o narodowcach, tamci o konserwatystach, tamci jeszcze o kimś. A tu nie chodzi, żeby rozdzielać. Tu chodzi o to, żeby łączyć. Chodzi, żeby zebrać wszystkich ludzi, którym nie podoba się obecna sytuacja. Wszystkich na tyle trzeźwo myślących, którzy już wiedzą i są świadomi tego, że żadne wybory niczego nie wniosły. Jest coraz gorzej. I obecne wybory są niemalże kupywane w żywe oczy, pomimo że są nielegalne, bo to są nielegalne, niezgodne z konstytucją, to co oni próbują zrobić i wątpliwe, żeby do tego doszło, bo to będzie strzał w kolano, jakich
nigdy nie było, bo nikt nie będzie respektował, nikt z trzeźwych ludzi polityki nie będzie respektował i honorował takiego rządu, takiego prezydenta, który zostanie wybrany w tych wyborach. To jest nienormalne. To jest tak jakby, nie wiem, pedofila zrobić szefem żłobka i przedszkola razem. To jest... Ludzie, przemyślcie to. Bojkot wyborów, słowo, które nas jednoczy. Słowo, które łączy ze sobą ludzi, którym obecna sytuacja się nie podoba. A co za tym idzie? Moi mili, im będzie ich mniej, a nas więcej, ich frekwencja będzie na tyle mała, że w każdej chwili, moi mili, oni mogą zrobić oczywiście, co chcą. Bo tak jak wielu z was słusznie mówi, że nawet jak ich będzie 5 czy 10 tysięcy, czy 20, to oni się wybiorą i to będzie legalne. To nie będzie legalne, bo wybory są nielegalne. A to, że oni się wybiorą, to zawsze i tak się wybierali. To tylko nas mamili, że my żeśmy w tym brali udział. Braliśmy udział, bo żeśmy szli i się, teraz uwaga, podpisywali na karcie potwierdzającej naszą obecność. Że braliśmy udział w tych wyborach. A później żeśmy anonimowo wrzucali głos, który oni zawsze mogli wymienić na inny, bądź unieważnić poprzez dostawienie jakiegoś innego znaku graficznego, który unieważnał ten głos. Więc, no, sami rozumiecie, co chcę wam przekazać. Jeżeli już będzie wiadomo, a jest już w dużej mierze pewne, że bojkot wyborów, czyli obniżenie frekwencji wyborczej jest naszym początkiem sukcesu, bo tak jest, bo znamy pewne opinie, znamy pewne statystyki, które i oni robią, i my robimy. No i no niestety, to klęknie. Pójdzie tak mało ludzi teraz do głosowania, że się w pale nie mieści. To, co oni pokazują, że jeżdżą ci kandydaci i gdzieś tam się spotykają, to tylko kamery specjalnie pokazują, że tam jest dużo ludzi. Jeżeli byście się niezależnie nagrywali to, co tam się dzieje, to zobaczycie, jak tam jest mało ludzi. Nikt się tym już nie interesuje, każdy ma to w dupie. Są fanatycy i nawiedzeni. Tych fanatyków i nawiedzonych jest coraz mniej. Więc moi mili, spokojnie, doprowadzajmy do tego i tłumaczmy ludziom, bojkot wyborów, to jest zjednoczenie. Nie głosujemy, nie bierzemy udziału. A jak już, nie daj Boże, zrobią te wybory, doprowadzą do nich, my jako Anonimus postaramy się pomóc im policzyć te głosy, a wy, moi mili, na zajutrz, jak żyw, idziecie do urzędów i sprawdzacie karty. Czy jest wasz podpis, że braliście udział w wyborach? I zonk. I teraz powiedziałem to trochę szybciej niż powinienem, ale robię to z premedytacją. Idziecie i sprawdzacie, czy jest podpis na karcie, że braliście udział. I macie zawsze prawo sprawdzić, ile było podpisów, ile było głosów. Macie zawsze prawo zażądać tego. Pamiętajcie. W swojej gminie, w swoim powiecie. Rozliczyć ich tym razem. Jeżeli zdecydują się na głosowanie, wtedy ich rozliczyć, moi mili. Ile było ludzi, którzy brali udział w głosowaniu, a później według tej statystyki, ile było ludzi, niech się rozliczą z głosów. I później gmina po gminie, aż do powiatu. A później zobaczycie, jakie są nieścisłości przy sumie głosów, sumie jako całego kraju, a województw, a sumie województw. Jacy będziecie zdziwieni, jakie tam holendarne sumy wyskakują. No, bo tu chodzi właśnie o ten program, który według mnie jest do dupy. A dlaczego to wiedzą pewni ludzie? Ja wiem i wy się pewnie domyślacie. Otóż, moi mili, jeszcze raz podpowiadam. Bojkot wyborów jak mantra. Od tego zaczynamy. Po bojkocie wyborów i pamiętajcie, 28 jest dzień głosowania, ale to jest noc kupały. Szalejemy, bawimy się, hulamy. Jesteśmy Słowianami, tak przynajmniej wszyscy twierdzą. I ja temu nie zaprzeczam. Skoro jesteśmy, to jest nasz dzień. W dupie z ich maseczkami, z ograniczeniami. Bawimy się, robimy dyskoteki, grille, cokolwiek. Pamiętajcie.
Noc Kupały, słowiańskie święto. To jest nasz kraj, nasze obyczaje. Albo zaczynają to honorować i respektować, albo bez walizek na boso z gołą dupą wypierdalać. Tym miłym akcentem. Moi mili, życzę wam dużo zdrowia, spokoju. Zachowajmy spokój, naprawdę jest dobrze. I pamiętajcie jeszcze jedno, co wam powiem. Jeżeli coś się dzieje i jakby na to nie patrzył, musi być dobrze. Ja wam to mówię. Ale jeżeli coś się dzieje i nie jest dobrze, to znaczy, że my żeśmy jeszcze nie skończyli. Skończymy, jak będzie dobrze. Chwała Wielkiej Polsce. Chwała wam, suwereni. Chwała wszystkim ludziom dobrej woli. Na pochybel naszym wrogom. Śmierć zdrajcom narodu polskiego.